W jaki sposób opowiedzieć historię o zmartwychwstaniu? Każdy z ewangelistów czyni to w nieco inny sposób. Nie ma świadków samego zmartwychwstania, ale byli świadkowie spotkania lub spotkań ze zmartwychwstałym, które stanowiły początek czegoś absolutnie nowego. Wszyscy ewangeliści swoją relację o tym, co działo się po zmartwychwstaniu, zaczynają od stwierdzenia, że zdarzyło się to pierwszego dnia tygodnia. Wszyscy dookreślają także, że było to o świcie. A Jan jeszcze bardziej, mówiąc, że zdarzyło się to wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno. Niedziela zmartwychwstania, początek, pierwszy dzień tygodnia, to jest dzisiaj. Może już nie o świcie, ale jeszcze z rana. Tu jest nowy początek. Tu rodzi się wiara paschalna, tu rozbłyska promień wiary, nowy początek. Wielki Piątek i Wielką Sobotę uczniowie pozostawali w zamieszaniu, w zaskoczeniu, rozpaczy i w domysłach mroku. Było ciemno. Gdy pogrzebano Pana, w zasadzie nie pozostało już nic, tylko jakaś pustka. Odszedł pasterz nasz. Zostaliśmy sami. Nie mamy żadnego oparcia. Jesteśmy zawieszeni w beznadziei. Jednak ten poranek pojawia się, a razem z nim pojawia się iskra miłości, która wbrew wszystkiemu przynagla do poszukiwania i do spotkania. Maria Magdalena decyduje się na pierwszy krok. Kobiety są zawsze odważniejsze w tym pójściu za głosem intuicji, porywu serca. Kobiety mają też dużo więcej odwagi i determinacji, żeby pójść mimo wszystko. Maria Magdalena, pierwsza zwiastunka dobrej nowiny o zmartwychwstaniu, rusza do grobu. I dopiero po jej słowach, które kieruje do Piotra i Jana, zabrano Pana z grobu i nie wiem, gdzie go położono, Piotr i Jan ruszają w tym samym kierunku. Ale moi drodzy, historia opowiedziana przez świętego Jana dzisiaj stawia nas wobec pytania, co było pierwszym impulsem? Co było pierwszą przyczyną poszukiwania Pana po ukrzyżowaniu, śmierci i pogrzebaniu? Co było pierwszym impulsem? Miłość czy wiara? A może i jedno, i drugie? Wiara i miłość są ze sobą ściśle złączone. Wiara bez miłości jest jedynie przekonaniem, a miłość bez wiary jest filantropią, jedynie odruchem ludzkich wyższych uczuć. Wiara nie jest rozmyślaniem o Bogu, nie jest myśleniem o sprawach ostatecznych, ale jest darem Boga. Darem, który otwiera nas na to, co pierwsi wierzący zobaczyli i zrozumieli. Bo zobaczyli pusty grób, doświadczyli spotkań z Jezusem zmartwychwstałym, zrozumieli, jakie jest świadectwo Pisma i uwierzyli. Ale jak widzimy, w całym tym kontekście obchodów świąt Zmartwychwstania Pańskiego, że od samego początku wiara musiała wydobyć się z cienia, musiała wydobyć się z niepewności, musiała przejść przez wielkie wątpienie, które także nawet dzisiaj w Ewangelii o zmartwychwstaniu się pojawia. Maria Magdalena mówi, nie wiem. To są pierwsze słowa tego poranka wiary. Dalej wzdycha Jan, który również zakłada i mówi, nie rozumieli. A potem jeszcze będziemy czytali opis spotkania Jezusa z uczniami idącymi do Emaus, których gani, jeszcze nie rozumiecie, jak nieskore są wasze serca do wierzenia. W tym zwątpieniu i nie przynoszącym ukojenia stwierdzeniu nie wiem,
jedynie miłość potrafi dać siłę wytrwania. W tym zawieszeniu jedynie miłość potrafi przeprowadzić przez mrok i pozwala ujrzeć światło poranka. Wczesny ranek, gdy jeszcze jest ciemno, jest spotkaniem nocy zwątpienia z brzaskiem wiary. Moi drodzy, my jesteśmy tego świadkami w naszym życiu, kiedy trzeba nam przejść przez noc zwątpienia, kiedy trzeba nam przejść przez doświadczenia życiowe, trudy, zmagania, choroby, kiedy doświadczamy wewnętrznej pretensji do Boga, gdzie jesteś, dlaczego mnie zostawiłeś. Trzeba nam w tym zwątpieniu czasem nawet dojść do rezygnacji, żeby odkryć w sobie tę iskrę miłości, która popycha mnie dalej, która każe mi iść aż do poranka zmartwychwstania. Całe nasze życie opiera się na tych dwóch, wiara i miłość. To dar Boga i zmaganie się człowieka. I miłość, i wiara jest darem i jednocześnie zmaganiem się człowieka. Dlatego zmartwychwstały wypowiada wielkie błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nasza wiara jest ciągle wiarą tego poranka wielkanocnego, która nieustannie ubogaca się przez to, w jaki sposób jest przeżywana. W tym dwumianie miłości i wiary dajmy się dzisiaj pociągnąć intuicji, dajmy się pociągnąć pragnieniu serca i poszukać Pana, który pozwala się znaleźć w piśmie i w łamaniu chleba. Maria Magdalena w tym samym 20 rozdziale Ewangelii Jana rozpoznaje zmartwychwstałego w spotkanym w ogrodzie ogrodniku i zaraz oznajmia to uczniom: widziałam Pana. To przybliżenie się do zmartwychwstałego w słowie i w łamanym chlebie otwiera oczy na Jego obecność także w drugim człowieku. I to jest dobra nowina. Miłość, która pozwala przejść przez mrok zwątpienia i prowadzi do wiary, a wiara, która zasila tą miłość, aby zobaczyć zmartwychwstałego, który żyje.